Piłkarz obraził się na trenera, bo wygrali mecz. Grzegorz Krychowiak może uratować bankruta, a jeżeli tak się stanie, to zagra w czwartej lidze we Francji. Mati Kasz znów nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Piotr Zieliński dalej nie zadebiutował w Interze Mediolan, a Robert Lewandowski to maszyna w rękach Hansiego Flicka. Ostatnio znów dał wygraną FC Barcelonie. Zaczniemy jednak od Leo Messiego, który odrzucił bajeczną ofertę z Al-Hilal. Pamiętajcie o tym, aby dołączyć do nas, subskrybując kanał, ponieważ dalej więcej osób jeszcze tego nie robi. A dzięki temu nie pominiecie tego, co wydarzyło się w świecie piłki nożnej. Miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. 20 milionów euro i to tygodniowo. Tyle zdaniem telewizji Fox miał zarabiać Leo Messi w Al-Hilal. Taką ofertę miał dostać przed rokiem, a prosta matematyka mówi, że Argentyńczyk otrzymywałby ponad 1 miliard euro na swoje konto rocznie. To są kosmiczne pieniądze dla każdego klubu piłkarskiego z Europy. Jednak za saudyjskim Al-Hilal stoi rząd Arabii Saudyjskiej, która ma do dyspozycji kosmiczne pieniądze pochodzące m.in. z wydobycia ropy naftowej, co odpowiada za 45% PKB całego kraju, a przynajmniej tak jeszcze było w roku 2020. W każdym razie Leo Messi, jak wiecie, wybrał inną drogę i trafił do Interu Miami, gdzie zarabia 48 milionów, ale za cały sezon, co w Al-Hilal dostałby w 16 dni. A jeżeli już jesteśmy przy klubach z Bliskiego Wschodu, to prawdopodobnie nowym kolegą Cristiano Ronaldo w Al-Nasr będzie znany obrońca Milan Skriniar. Fabrizio Romano poinformował, że umowa jest już prawie sfinalizowana, co będzie oznaczać, że słowacki piłkarz po zaledwie jednym sezonie w Paryżu zmieni klubowe barwy. Przed dołączeniem do Paris Saint-Germain występował w Interze Mediolan i ponoć teraz miał ofertę powrotu także do Włoch, ale ją odrzucił. No i wybrał wielkie pieniądze, a nie grę w europejskiej lidze. Mati Kasz opuścił Euro 2024, na które nie zabrał go trener Michał Probierz, a teraz okazuje się, że na pewno opuści także wrześniowe zgrupowanie naszej kadry. Defensor Aston Villa w ostatnim meczu z Arsenalem doznał kontuzji i nie dokończył spotkania. Klub w momencie nagrywania tego filmu nie podał jeszcze żadnych oficjalnych informacji co do stanu jego zdrowia. Jednak dziennik Sport.pl przekazał, że doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, co oznacza przerwę od gry aż na około 4 tygodnie. Tym samym na pewno opuści zbliżające się zgrupowanie naszej reprezentacji, która będzie toczyła rywalizację w Lidze Narodów. Naszymi rywalami będzie Szkocja, z którą zagramy w Glasgow 5 września, ale także Chorwacja, z którą rywalizację będziemy toczyć 8 września, czyli 3 dni później. Też nie możemy być pewni, że trener zabrałby Matiego Kasza na te spotkania z uwagi na już wcześniejszą niespodziewaną decyzję o jego braku na Euro. Trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym 31 maja tego roku powiedział tak. Wiadomo, że nie każdy będzie się zgadzał z tym, że Mati Kasz nie jedzie, ale po pierwsze miał lekki uraz. Po drugie, mimo wszystko wybraliśmy Michała Skurasia. Jak napisał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, to dzisiaj po południu trener Michał Probierz ma ogłosić kadrę powołaną piłkarzy na wrześniowe zgrupowanie. W lipcu tego roku legendarny francuski klub Girondins de Bordeaux ogłosił bankructwo, a teraz okazuje się, że piłkarzem tego klubu może zostać Grzegorz Krychowiak. Czy jest to w ogóle możliwe? Co będzie oznaczać dla polskiego pomocnika i w jakiej obecnie sytuacji znajduje się Bordeaux? Zacznijmy od odpowiedzi na ostatnie pytanie. Bordeaux w tym roku nie przystąpiło do ligowych zmagań. Po degradacji mieli rywalizować w trzeciej lidze, ale tak się na pewno nie stanie. Ze względu finansowych, ale także decyzji klubu, która to zapadła w porozumieniu ze władzami federacji, w tym momencie znajdują się na czwartym poziomie rozgrywkowym we Francji i choć liga wystartowała, to oni nie rozegrali jeszcze ani jednego meczu. Dwa spotkania, które powinni już rozegrać, nie odbyły się w ogóle, ale klub nie został ukarany walkoverem, gdyż te rywalizacje przeniesiono na inny, jeszcze bliżej nieustalony termin. Zgodnie z tym, co pojawiło się na klubowej stronie internetowej, powinni rozegrać swój pierwszy mecz w najbliższy weekend. Jeżeli tak się stanie i faktycznie dojdzie do tego meczu, to osobiście zastanawia mnie to, kto w ogóle tam zagra, ponieważ oficjalna strona klubu informuje, że w tym momencie mają do dyspozycji zaledwie 6 piłkarzy. Prawdopodobnie skład zostanie uzupełniony przez piłkarzy z młodszych roczników.
Czy podpisanie umowy pomiędzy Bordeaux a Grzegorzem Krychowiakiem, o którym to pisze L'Équipe, jest w ogóle możliwe? No odpowiedź jest prosta, oczywiście, że tak. Co prawda występy Polaka byłyby raczej tylko charytatywne i robiłby to z własnej, nieprzymuszonej woli, aby pomóc swojej byłej drużynie. Przypomnijmy, że od 2007 do 2012 roku Krycha był związany z klubem z Bordeaux. L'Équipe informuje, że został mu zaproponowany kontrakt z możliwością kontynuowania przygody w klubie, ale już w zupełnie innej roli, czyli możliwe, że zostałby na przykład trenerem. To nie jest wykluczone, gdyż sam zainteresowany kilka dni temu powiedział takie słowa. Ciężko coś planować w tym sporcie, ale faktycznie, trenera kariera to coś, w czym chciałbym się sprawdzić, żeby potem nie żałować, że nie spróbowałem tej ścieżki. To także zajęcie, które sprawiałoby mi przyjemność. A co w ten weekend działo się w najlepszych europejskich ligach? Manchester United przegrał z Brighton 2-1, jednak mogło to się zakończyć zupełnie inaczej, ponieważ w tej sytuacji Garnacho trafił piłką w Zirkse, która i tak zmierzała do bramki. Właśnie z tego powodu był spalony i bramka nie została uznana. No jak pech, to pech. Liverpool pokonał Brentford 2-0, ale na Arne Slota, czyli nowego trenera The Reds, obraził się Trent Alexander-Arnold. Trener zdecydował się zdjąć go z boiska w minucie 72. To nie podobało mu się do tego stopnia, że pomimo wygranej nie wyglądał na zadowolonego ze zdobycia 3 punktów. Tottenham przed własną publicznością podejmował Everton i zdemolował ich 4-0. Przy drugim golu fatalnie zachował się Pickford, który podarował rywalom gola. Litości dla piłkarzy The Toffees nie mieli także kibice, którzy wyzwali ich na peronie przed powrotem do Liverpoolu. Pierwszego ligowego hat-tricka w tym sezonie zdobył Erling Haaland, a Manchester City pokonał Ipswich Town 4-1. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w meczu Crystal Palace z West Hamem United. W 67 minucie po trafieniu sołczka kibice tak napierali na bandy reklamowe, że jedna z nich nie wytrzymała i przygniotła chłopca od podawania piłek. Całe szczęście nikomu nic się nie stało i gra została wznowiona po kilku minutach przerwy. Ostatecznie Młoty 2-0 pokonały Orły. Natomiast Wolverhampton zostało totalnie zdemolowane przez Chelsea 6-1. Madueke zdobył hat-tricka, a idealnie z kibicami przywitał się João Felix, który zdobył ostatniego gola w tym meczu. We Włoszech wciąż nie doczekaliśmy się debiutu Piotra Zielińskiego w barwach Interu Mediolan. Co prawda był na ławce rezerwowych, ale trener nie posłał go do boju. Inter ostatecznie wygrał z Lecce 2-0, a po stronie gości także na ławce rezerwowych całe spotkanie spędził inny Polak, mianowicie Filip Marfiński. Co także interesujące, to ekipa z Mediolanu nawiązała współpracę z polską firmą Drutex, która to specjalizuje się w stolarce okiennej. Dzisiaj wieczorem Rayo Vallecano zagra ligowy mecz z FC Barceloną, a Wy możecie zgarnąć freebet w wysokości 300 zł za bramkę Roberta Lewandowskiego. Szczegóły tej oferty oraz jej regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby koniecznie użyć kodu Landry, a oferta jest kierowana tylko do osób pełnoletnich. Robert Lewandowski w rękach Hansiego Flicka to istna potęga. W drugim meczu tego sezonu to znów nasz rodak dał wygraną Dumie Katalonii golem w drugiej połowie spotkania w meczu z Atletikiem Bilbao. Lewy trafił volejem, a wcześniej Lamine Yamal uderzył z dystansu kompletnie nie do obrony. Natomiast świetny debiut w barwach Realu Madryt zaliczył Endrick, który to w minucie 86 zmienił Kiliana Mbappé, a po 10 minutach zdobył swojego debiutanckiego gola dla królewskich. Real Madryt ostatecznie pokonał Real Valladolid 3-0 po golach Valverde, Diaza oraz właśnie Endricka, a Kylian Mbappé na ligowego gola w tym sezonie musi jeszcze poczekać. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Wieczorem dokładnie o godzinie 21 zaplanowane są 3 rewanżowe mecze w ramach eliminacji do Champions League. Natomiast w La Lidze Mallorca zagra Sevillą, a Rayo Vallecano podejmie FC Barcelony. W akcji będziemy mogli zobaczyć także Cristiano Ronaldo, który o godzinie 20 stoczy wyjazdowy ligowy pojedynek. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i dołączycie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o naprawdę fatalnej decyzji transferowej FC Barcelony. Ja Wam jeszcze raz życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!